tylko 2 minuty z małymi sekundami do końca pojedynku. Zapoderwali się znów Polacy. Na spalonym Ryszard Czerwiec, arbiter nie przerywa gry. Niedokładne wybicie zaś przez Holdinga i tylko wrzut z autu dla Polaków. Tomasz Łapiński przed własnym polem karnym. Przerzuca na prawą stronę do Bajora. Bajor faulowany wyraźnie przez Daugarda. Rzut wolny dla Polaków, ale nadal daleko do pola karnego. Wycofanie piłki do Michalczuka. Michalczuk zaś nie podbił lekko piłkę do Ciczki. Ciczko zostawił do Michalskiego. Michalski w pole karne, ale to kurwa, pierdalaj, Jest Czerwiec z prawej strony, to on był faulowany. No może ja już też przesadzam, może to Polak faulował. Dlaczego arbiter nie kończy tego spotkania? Kurwa, wypierdala! 90. minuta gry. Morgan Krok wybiegł daleko ze braci, on rozpoczyna grę. Nie ma końcowego gwizdka, wracajcie Polacy! Wracajcie, wracajcie, że to jest się będzie strzał! Wybij te piłkę, zamknie teraz trzymaj daleko, daleko od bramki, ładnie minął Kolwinka. Debiński zabrał z bramkarzem. Debiński! Kurwa, kurwa! Nie, kurwa, nie wytrzymam. Pierdolona szmata. W takiej sytuacji mułem może nie wykorzystać pola. Wracajcie wszyscy widzewiacy pod bramkę. Koniec, kurwa. Michalski ich wybija daleko, jak najdalej. Szymkowiak od słabszych rezerwowych. Chciał się wielki, miał być wielki proste, za tym czasem Duńczycy. To 93. minuta gry kontra Polaków. Wszystko do Czarpaka za mocno. Morgan Krok łapie piłkę. Szerzy! 14 metrów od bramki łapie piłkę. Ile tam teraz musi być zdenerwowania polskich kibiców. Bajor z autu do ofensowej linii boiska w narożniku pola karnego do Michalskiego. Po ziemi to się rozkował. Majak w rękę któregoś. Gol! Tak, jest! Kurwa. Jest! Gol! Jest! Sławomir Majak za ładnie tam się zachował. Kto strzelił tego gola?